Rośliny kontra roślinożercy. Zazwyczaj, jako ludzie, myślimy o roślinach w kontekście tego, czy rośliny są dla nas dobre, czy są smaczne, w jaki sposób możemy je wykorzystać w naszej kuchni, w naszym ogrodzie, w jaki sposób możemy je wykorzystać w kosmetykach co możemy z nich uzyskać, jeśli chodzi o substancje lecznicze. Myślimy o ziołach, tak? Myślimy również o ich funkcji ozdobnej, bo to każda kobieta, która lubi kwiaty, albo ma ogród, to o tym wie. Również myślimy o roślinach, jako o substancjach, o, o producentach różnych substancji, które wykorzystujemy jakby w naszym ludzkim świecie do tworzenia Różnego rodzaju tutaj i przedmiotów i substancji, i wykorzystywania w naszym codziennym i niecodziennym życiu. Natomiast czy pomyśleliście kiedykolwiek, że rośliny mogą nas traktować jako swoich sprzymierzeńców, mogą nas wykorzystywać lub mogą się z organizmami komunikować? Myślę, że mało kto myśli o tym, że rośliny w ogóle mogą same z siebie chcieć na nas wpływać. Natomiast musimy patrzeć tutaj, żeby to zrozumieć, na rośliny jako na organizmy, które na Ziemi były długo przed nami i one musiały wytworzyć wiele mechanizmów, żeby na tej Ziemi przetrwać, żeby zapewnić życie sobie i swojemu potomstwu, wyposażyć je w jak najlepsze geny, dzięki czemu będą mogły te dzieci roślinne przetrwać i wydać kolejne pokolenia rok za rokiem, sezon za sezonem. Dlatego rośliny to mistrzowie przetrwania. Tak, one w, mają w swoich genach, mają w swoich organizmach, Pomocników, którzy pomagają im właśnie przetrwać na Ziemi w właśnie tej cykliczności. Jeśli pomyślimy sobie o roślinach, które zachęcają nas do współpracy, to pomyślmy na przykład o słodkich, pachnących owocach, tak? o kolorowych owocach, o kwiatach, które przyciągają. Pięknym zapachem, o wytworzonych różnego rodzaju mechanizmach, które zachęcają jednych, jedne organizmy, a odstraszają inne. Z drugiej strony możemy pomyśleć sobie o tym, że rośliny współpracują tak, i zachęcają do współpracy. I tutaj, na przykład, rośliny współpracują z bakteriami wiążącymi azot. Rośliny współpracują z grzybami, współpracują z innymi roślinami dzięki fitohormonom i właśnie dzięki lektynom potrafią się porozumiewać. No i trzecia funkcja, którą dzisiaj, na którą tak zwrócimy szczególną uwagę, to jest funkcja obronna roślin, tak? No, nie wszystkie rośliny i nie w całości chcą być zjedzone. I my tak naprawdę dla roślin jesteśmy roślinożercami. Jesteśmy w pewnym sensie ich wrogami. I one wytwarzają w swoich owocach, w swoich liściach, w swoich łodygach, korzeniach, substancje, dzięki którym mogą nami manipulować. I tymi substancjami są lektyny. Lektyny to jest olbrzymia grupa substancji, które składają się z białek i z węglowodanów. My znamy ich zaledwie, myślę, cząstkę, jeśli chodzi o nasze poznanie lektyn. Znamy kilka lektyn całkiem nieźle. Jedną z nich jest na przykład gluten i potrafimy tutaj ją rozpoznać, potrafimy ją zbadać, ale to też nie do końca i nie u wszystkich. Natomiast te glikoproteiny występują praktycznie we wszystkich organizmach żywych, natomiast w roślinach jest ich zdecydowanie najwięcej i tam pełnią najwięcej funkcji. Poza tym pamiętajmy o jednej bardzo takiej fajnej, fajnym skojarzeniu, jeśli chodzi o lektyny. Ponieważ z łaciny lektyny pochodzą od słowa legere, co znaczy czytać albo wybierać. I możemy pomyśleć troszkę o lektynach w kategorii takiej, że one czytają to, co znajduje się na innych tkankach. Albo i dzięki temu wybierają pewne tkanki, pewne komórki, żeby wywołać w nich odpowiednie reakcje. Jeśli pamiętamy mniej więcej, że one będą tak działać, to kolejne aspekty będą dużo łatwiejsze do zrozumienia. W owocach lektyny pełnią dodatkową funkcję, a mianowicie zapewniają albo próbują zapewniać y, owocom niezjedzenie przez, y, przez inne organizmy, zanim nie dojrzeje nasionko. I to omówiłam Wam ten aspekt w filmie o ciemnej stronie owoców, gdzie y, oprócz fruktozy właśnie lektyny są też y, jednym z y, takich fundamentalnych związków zapewniających owocom... Y, Dojrzanie, do, do odpowiednio długi proces spokojnego dojrzewania i czas na to, żeby wykształciło się nasionko. Jeżeli chodzi o y, y, lektyny, takie poznane, to są prolaminy i to są gluteiny, i właśnie gluten jest taką cząsteczką dość dobrze poznaną. I teraz y, też pomyślcie o lektynach kiedy rośliny produkują ich najwięcej czyli tak naprawdę jakich roślin powinniśmy unikać i bardzo dużo lektyn jest w roślinach które są niedojrzałe tak czyli takie które są zrywane zanim osiągną swoją pełną dojrzałość i potem są w sztuczny sposób jakby Przywracana ich dojrzałość i ilość lektyn maleje tylko przy naturalnym, w produktach roślinnych, tylko przy naturalnym dojrzewaniu, czyli wtedy, kiedy one w naturalny sposób, w swoim właściwym środowisku, w swoim rytmie dnia i nocy dojrzeją. Rośliny sztucznie dojrzewające pod wpływem różnego rodzaju środków chemicznych, gazów, tak, i y, stymulacji w magazynach i przetwórniach y, zawierają taką samą ilość lektyn jak w momencie w którym zostały zerwane z drzewa czy z krzewu. Poza tym y, ilość roślin w lektynach bardzo wzrasta w momencie kiedy są y, kiedy jest susza. Czyli kiedy jest bardzo gorąco i kiedy mamy niedobór wody. I wtedy roślina, jeżeli zostanie w takim momencie zebrana, nie ma możliwości zredukowania lektyn. Kolejną sprawą to jest wysokie zasolenie i duża liczba, i duża liczba. Nawozów w środowisku, w którym rosną rośliny. Po pierwsze, no to mamy dietę, mamy ilość nawozów na polach, gdzie są monokultury, bardzo wysoką. I takie rośliny, czyli rok po roku uprawiane na tym samym polu, bez odpoczynku, rośliny lekty zawierają więcej. Kolejną rzeczą dużo lektyn zawierają rośliny w diecie, ubo, znaczy w glebie ubogiej w mikroskładniki, w mikroelementy. No, czyli tak naprawdę mają ubogą dietę w swojej glebie, w której rosną i są sztucznie nawożone. I takie rośliny również mają. Większą ilość lektyn niż te, które rosną naturalnie, spokojnie i powoli w naturalnej, żyznej, bogatej glebie, która jest nawożona w naturalny sposób obornikiem tak? czyli rośliny, które rosną szybko w ubogiej glebie bez mikroorganizmów, zawartość lektyn mają wysoką. No i ostatni moment, w którym lektyny w roślinach. Roz, wzrastają, to jest wtedy, kiedy rośliny są atakowane przez owady, przez grzyby, przez bakterie i przez wirusy. Czyli stosowanie środków ochrony roślin w monokulturach, żeby zabezpieczyć je przed zniszczeniem przez inne organizmy, mikroorganizmy czy, czy na przykład przez owady, no to również zwiększa ilość lektyn. W, w tym przypadku. Więc tak naprawdę te wszystkie przemysłowe rośliny zawierają ich dużo, bo one przechodzą tak naprawdę przez te wszystkie kolejne etapy, zaliczają te wszystkie punkty, w których zawartość lektyn się w nich zwiększa. I teraz i w jaki sposób lektyny nam szkodzą, tak? Bo to jest teraz wiemy już w jakich roślinach jest ich dużo. Kiedy one się tam pojawiają i po co, a teraz w jaki sposób nam szkodzą. Czyli po pierwsze, lektyny potrafią przyczepiać się do błon śluzowych, czyli do śluzówki jelita. Jako, że tej śluzówki jelit mamy bardzo dużo, to mają bardzo dużą powierzchnię przyczepiania się i mogą uszkadzać po pierwsze. Mikrobiom, czyli bakterie dobre, które żyją w naszym jelicie, mogą zakłócać ich rozwój, ich komunikację i wzajemne jakby ze sobą współżycie tych dobrych naszych bakterii jelitowych. Po drugie, jeżeli nasze pozytywne bakterie naszego mikrobiomu są w jakiś tam sposób nieprawidłowo stymulowane, czy... Zaczyna ich brakować, boginą pewne szczepy bakterii, to zmienia się grubość i skład warstwy śluzu, więc ten śluz zazwyczaj staje się bardziej przepuszczalny i staje się cieńszy. No i wtedy lektyny mogą sobie spokojnie wędrować i spotykać na swojej drodze komórki nabłonka jelit. No i jak już do tego nabłonka dotrą, to mają y, ułatwione zadanie, ponieważ one przez komórki na błąka jelit mogą zarówno dostawać się y, przez komórkę, wykorzystując jej receptory i transportery, mogą przenikać pomiędzy komórkami, y, uszkadzając tak zwane połączenia międzykomórkowe, i mogą do tego wykorzystywać y, różnego rodzaju substancje i transportery. Komórkowe albo inne komórki, które też potrafią pomiędzy nabłonkiem jelita przenikać, np. komórki układu immunologicznego. I lektyny sobie świetnie z tym radzą, bo pamiętamy, że mamy, mają taką funkcję czytania i wybierania odpowiednich miejsc, żeby, że tak powiem, takie, do takiego miejsca się przyłączyć. I jeśli chodzi o y, y, komórki na błonka, to potrafią je niszczyć, y, potrafią je uszkadzać i taka komórka sama nie potrafi się zregenerować albo regeneruje się nieprawidłowo, potrafią również y, powodować napływ komórek układu immunologicznego, naszego y, układu odpornościowego i komórki tego układu zaczynają widzieć nasze komórki jelitowe jako wrogów i traktować je z tak, zwanym, z tak zwaną autoagresją tak? i później, jeżeli lektyny przedostaną się do krwioobiegu potrafią przyłączać się do różnych tkanek, na przykład do powierzchni chrząstki stawowej i mogą być jedną z przyczyn powstawania chorób immunologicznych stawów, np. RZS-u. Krążące lektyny mogą przyłączać się również do tkanki łącznej i mogą być jedną z przyczyn powstania, na przykład tocznia, również do tkanki płucnej, czy oskrzeli, no i wtedy wywołują różnego rodzaju astmę, alergie odczyny właśnie płucne. Jeżeli znajdą sobie takie miejsce w ośrodkowym układzie nerwowym, to mogą powodować objawy właśnie z niego, czyli te objawy mgły mózgowej, mogą powodować migreny, również mogą uszkadzać śródbłonek naczyń krwionośnych i nieprawidłowe ukrwienie wielu narządów. Poza tym podejrzewa się również lektyny o działanie. Takie prozapalne i wywołujące powstawanie polipów w jelicie grubym. Czyli mogą być początkiem tej sekwencji mały polip, średni polip, duży polip, mały guz, duży guz, czyli lektyny mogą przyczyniać się do tego, że jelito zaczyna, w nim zaczynają pojawiać się polipy. Jeżeli chodzi o górny odcinek przewodu pokarmowego, to mogą mieć wpływ na śliniankę i błony śluzowej jamy ustnej i powodują zespół suchości błon śluzowych i niedobór śliny, jeśli chodzi o żołądek i przełyk, to mogą zakłócać pracę przewodu pokarmowego tej części i na przykład nasilać u pacjentów objawy refluksu nasilać zgagę właśnie nie ze, ze względu na to, że nasilają produkcję kwasu, tylko powodują nieprawidłowe funkcjonowanie yy, mięśni i nieprawidłowy jakby spływ yy, yy, kwasu z żołądka yy, do yy, tam dalszych części, do dwunastnicy, do jeli, czyli mamy yy, tak zwane yy, fale yy, anty falę refluksową, czyli antyperystaltyczną do góry. Jeżeli chodzi o znaczenie bariery jelitowej, no to wiecie doskonale, że ona ma nas chronić i w momencie, kiedy bariera jelitowa się osłabia, no to wszystko inne łatwiej przenika przez nią. I mówi się też o funkcji takiej lektyn, że one torują w naszym jelicie innym substancją uszkadzającym antyzdrowotnym drogę do wnętrza naszego ciała czyli same mogą nie wywoływać aż tak wielkiej reakcji ale poprzez to że bardzo skutecznie wpływają u wielu osób na właśnie funkcję tą obronną oddzielającą Wnętrze jelita od wnętrza naszego organizmu mogą właśnie dawać ten efekt torowania i otwierania drogi innym, jeszcze bardziej szkodliwym substancjom, które mogą się dostawać ze wnętrza naszego jelita do wnętrza naszego ciała. I teraz tak. Jakie produkty zawierają duże ilości lekty? Przede wszystkim to są produkty. Spożywcze, roślinne, które są zrywane, zbierane jako niedojrzałe i te, które dojrzewają w sposób sztuczny. To jest raz. Druga duża grupa to są zboża i pseudozboża. Kolejna grupa to są um, owoce, to jest kukurydza i to jest soja. Do tego mamy jeszcze waszywa strączkowe i Wszelkiego rodzaju sztuczne słodziki. Całą listę produktów zawierających lektyny postaram się zamieścić na mojej stronie internetowej www.martadobras.pl, żebyście mogli sobie taką listę ściągnąć i przeanalizować, wydrukować i przeanalizować, czy w waszej diecie za dużo lektyn nie ma. Natomiast produkty Wolne od lektyn to są na przykład wszystkie warzywa liściaste. To są również na przykład słodkie ziemniaki. To jest większość ziół przypraw oprócz chili, bo chili jako psianko, przedstawiciel warzyw psiankowatych zawiera lektyny. Co jeszcze? Owoce ziemniaki słodkie, ryby i owoce morza, mięso, nabiał, jaja. I tutaj niektórzy autorzy rozróżniają jako mięso, które potencjalnie może zawierać lektyny, i to jest mięso i przetwory mleczne od zwierzęce z takiego masowego chowu, czyli tam, gdzie zwierzęta są sztucznie karmione, nigdy nie widzą nieba, nie wychodzą na łąki, na pastwiska, tylko cały czas są sztucznie wypasane karmami w, jakby w tych miejscach, w których rosną i żyją. Natomiast uzyskane te same produkty od zwierząt z wolnego wychowu te, które są wypasane właśnie na trawie, na łąkach. Na, w naturalnym tutaj takim bardziej środowisku w sposób taki zrównoważony są od zdecydowanie wolne. Tak samo jest również z drobiem i mówi się, że mięso drobiowe jaja są bezpieczniejsze te, które są właśnie zwierzęta wypasane na trawie, na otwartej przestrzeni zdecydowanie lektyn zawierają mniej. Ja generalnie jestem zwolennikiem, jeśli to jest tylko możliwe spożywania właśnie tego typu przetworów. Poza tym większość orzechów nie zawiera lektyn. Jedyne, które zawierają lektyny z tego, co pamiętam, to są orzechy nerkowca, które tak naprawdę nie są orzechami i orzeszki ziemne, które też, orzechami sensu stricte nie są. Więc te dwa rodzaje, jeśli chodzi o zboża, to generalnie wszystkie i te, które są również nazywane pseudozbożami i kaszami. Pacjenci, którzy chcą zastosować elementy diety niskolektynowej albo wprowadzić taki protokół niskolektynowy, no to powinni się tutaj z lekturami książkowymi zapoznać i spróbować. Myślę, że Włączenie takiej diety na 4 do 6 tygodni jakimś wielkim problemem nie będzie, ponieważ w różny sposób można te produkty tak, żeby nasza dieta nie była monotonna, zastosować. Natomiast w jaki sposób lektyny możemy zmniejszać ich ilość w naszej diecie? To przede wszystkim jest: tak, po pierwsze, namaczanie, czyli Namoczyć w wodzie, odstawić na kilka czy kilkanaście godzin, wodę zlać, ugotować. Gotowanie długie, spokojne, w wolnowarze, w garnku albo szybkie, ale z udziałem ciśnienia, czyli w szybkowarze, również zdecydowanie zmniejsza ilość lektyn w spożywanych produktach. Wybieranie produktów, właśnie. Ekologicznych, naturalnie dojrzewających, sezonowych, dostępnych w tym czasie, kiedy one faktycznie na, w naszej szerokości geograficznej dojrzewają. Poza tym ryby, owoce morza, które zawierają omegi, jeśli nie lubimy ryb, to chociaż by tran albo kapsułki z kwasami omega, olej skryla, żeby uzupełniać ilość omega w naszym organizmie. Z lektynami również pomaga walczyć w bardzo dobry poziom witaminy D i uzupełnienie kompleksu witamin B, witamina C, E, czyli antyoksydanty. Czyli tutaj mamy to, uzupełnienie niedoborów i stosowanie w diecie olejów, tak? czyli olejów tłoczonych na zimno roślinnych, takich jak olej lniany, olej z orzechów laskowych, olej z orzechów włoskich, olej z awokado. Tutaj sprawdzą się świetnie, będą dodatkowym źródłem tłuszczu takiego dobrego w diecie. Jeżeli tego tłuszczu spożywamy normalnie mniej, świetnym źródłem jest również oliwa z oliwek i ona też powinna być w codziennej diecie pacjentów, w takim próbie zmniejszenia ilości lektyn w codziennym spożyciu. Więc tutaj mamy gotowanie, pieczenie, smażenie, ale również kiszenie i fermentowanie. Zmniejsza ilość lektyn w naturalny sposób, robią to bakterie fermentacji i te w kiszonkach. Oraz takie ostatnie to jest kiełkowanie, czyli jeżeli kupujemy kiełkowinice i kiełkujemy, o czym też wspominałam w moim filmie o nowalikach, kiełki są takim superfood zawierającym naprawdę minimalne ilości lektyn. I ostatnia rzecz to jest. Obieranie i wyrzucanie pestek, i tu szczególnie polecam to do pomidorów, ogórków, cukinii oraz papryki. W naszej tutaj, jakby kulturze kulinarnej, bardzo rzadko obiera się paprykę. Natomiast jeżeli chodzi o zawartość lektyn, właśnie w psiankowatych. To one są głównie w skórce i w pestkach. Jeżeli mamy pięknie, dojrzałą paprykę, to miąż będzie praktycznie zawierał niewielkie ilości lektyn, natomiast skórka i pestki są przebogate w lektyny. To samo jest pomidor i to samo jest ogórek. Oprócz tego zyskają na tym pacjenci z uchyłkami, którzy tak czy siak te pestki z diety muszą eliminować. I teraz. Czy każdy z nas ma taką samą wrażliwość na lektyny? I czy każdemu ta dieta pomoże? Otóż, słuchajcie, nie. Jeżeli chodzi o wrażliwość na lektyny, to jest bardzo, to jest bardzo indywidualne, czyli jeden osobnik, że tak powiem, będzie jadł i nie będzie miał problemów, a drugi wystarczy, że popatrzy i już będzie miał problem, tak? Od, od samego, że tak powiem, wdychania. Jest to uwarunkowane wieloma czynnikami. Po pierwsze, no to jest to, jakie mamy geny, a każdy z nas geny ma inne i nasze tkanki mają zupełnie inne zestawy jakby swoich powierzchni, do których lektyny mogą się, z którymi lektyny mogą się łączyć i z którymi mogą Wchodzić w interakcję. Tak? Więc my nie znamy dokładnie, w jaki sposób to działa. To jest dosyć dobrze mechanizm poznany w, przy grupach krwi. Także lektyny, czyli te hemaglutyniny, mogą krwinki albo ze sobą zlepiać, albo nie mieć na to. Wpływu I do tego właśnie są lektyny wykorzystywane. Więc jeżeli ja jestem osobą wrażliwą, myślę, bo to wynika jakby z mojej historii na lektyny zawarte w fasoli i roślinach strączkowych i naprawdę jem ich bardzo mało i z tego powodu jestem bardzo szczęśliwa, to nie znaczy, że każdy w moim otoczeniu taką wrażliwość na lektyny musi mieć. Tak? Możemy to mieć zupełnie różne. Druga sprawa to jest środowisko, w jakim żyjemy. Czyli im bardziej zanieczyszczone środowisko, im bardziej chemicznie przetworzonej żywności, tym nasza wrażliwość na lektyny jest większa. Ja to szczególnie odczułam w momencie, kiedy przeprowadziłam się na wieś i ekologicznie zaczyna, zaczęłam uprawiać ogród. Robię to już kilka lat i faktycznie jakość mojego życia się bardzo polepszyła i funkcjonowanie w wielu aspektach życiowych w momencie, kiedy w moim ogrodzie jedynym środkiem antychwastowym są po prostu moje ręce. Nie używam absolutnie żadnej chemii. Rośliny rosną naturalnie, chwasty mają się świetnie. Więc tak to wygląda. Kolejna sprawa to jest to, w jaki sposób wyposażyła nas mama w ciąży, w, cią w czasie porodu i pierwszych lat dzieciństwa, tak, czyli e, to, co się z nami działo i e, w jaki sposób e, rozwijaliśmy się jako e, dzieciątko w łonie mamy, jaki był poród, czyli to już klasycznie wiemy, że e, dzieci z porodu cesarskiego nie są dziećmi w żaden sposób gorszymi, ale niestety tutaj. Pewne aspekty, te, które zyskują dzieci z porodu naturalnego, no one ich niestety nie mają. Tak samo jak naturalne karmienie piersią, im dłużej, tym lepiej. To dzieciaki, które w życiu nie były karmione mlekiem kobiecym, także tutaj inaczej mogą reagować na właśnie ten aspekt diety, jakim są lektyny i ich wrażliwość może być większa. Kolejna rzecz no to jest to, w jakie choroby wirusowe i bakteryjne przechodziliśmy w dzieciństwie, bo to też hmm, dając nam y, i odporność, albo ją zmniejszając, buduje naszą y, barierę jelitową i zachowanie naszego układu immunologicznego. Czyli to tutaj też nie możemy powiedzieć, że ja i sąsiadka, albo ja i koleżanka z pracy miałyśmy dokładnie takie same dzieciństwo. I każdy z nas może przez to właśnie reagować inaczej. Szczególnie tutaj wchodzą w grę przebyte choroby wirusowe. Także, im było więcej i cięższy przebieg chorób wirusowych, tym wrażliwość na działanie lektyn może być większa. I kolejna sprawa to jest rozwój fizyczny i psychiczny. Tutaj, różnego rodzaju. Właśnie uprawiane sporty, przebywanie na świeżym powietrzu, styczność właśnie z naturą, o tym jak działa nasz naturalny zegar biologiczny, czy on w prawidłowy sposób, ta chronobiologia jest ustawiona, to również wpływa na, na wrażliwość na lektyny, a kolejna rzecz no to jest to, w jaki sposób się odżywiamy, czy nasza dieta jest dietą bogato-odżywczą, czy jest dietą gęsto-odżywczą, czy zawiera raczej większą ilość substancji e, antyodżywczych, antyzdrowotnych, tak, no to to również ma wpływ. Używki, alkohol, papierosy e, i wszelkiego rodzaju substancje mniej lub bardziej dozwolone e, również wpływają na e, wyrobienie się jakby naszej wrażliwości na lektyny oraz i tutaj na sam koniec możemy powiedzieć, no jakby to wszystko, co się składa na naszą obecną historię, czyli to, jakie mamy już choroby, to, jakie przyjmujemy leki, to w jaki sposób nasz organizm reaguje na różne czynniki, ma niebagatelny wpływ na to, jak my zareagujemy na lektyny w diecie albo na ich brak. Więc na sam koniec chciałabym Wam bardzo podziękować za wysłuchanie tego odcinka. Podziękować za wszystkie postawione kawusie, one mi pomagają w rozwoju tego kanału. Również za subskrypcje, za lajki, za komentarze. Dzięki temu wiem, że, że jesteście, że słuchacie, że to co dla Was nagrywam jest przydatne i czerpiecie z tego wiedzę dla siebie. Dziękuję dzisiaj za uwagę i do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym filmiku.